Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła. Prawie 4 minuty po godzinie 23. Witam Państwa, Paweł Krzemiński, dobry wieczór. Kolejne wdanie Nocnych Światł rozpoczynamy. Zapraszam do pozostania z nami przez najbliższe 2 godziny, jak zawsze. Przypominam, że Nocne Światła od poniedziałku do czwartku o tej właśnie porze rozpoczynamy tuż po 11 wieczorem. Jak zawsze można nas słuchać na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju. Jeżeli ktoś woli z Państwa słuchać nas przez internet, to coraz częstsza forma słuchania radia, to zapraszam na radioplus.pl. Tam uruchamiając przycisk włącz radio już można nas słuchać nie tylko nocnych świateł, ale całą dobę. Na tej stronie u góry także zakładka programy, przez nią możecie Państwo wejść do archiwum. Tam tysiąc dotychczasowych wydań nocnych świateł z ostatnich prawie siedmiu lat. Dzisiaj tysiąc drugie wydanie, tak więc drugi tysiąc już rozpoczęliśmy wczoraj. Miejmy nadzieję, że uda się do tych dwóch tysięcy, a może nawet i więcej dociągnąć z Bożą i Państwa pomocą, ale przede wszystkim także z obecnością gości, którzy stanowią o treści tego programu. Przypominam także o Facebooku. Tam można do nas pisać na profilu Radia Plus, pod pierwszym postem od góry w komentarzach. Tam czekamy na państwa myśli, komentarze, wątki, pytania, wątpliwości, świadectwa i wszystko co wiąże się z dzisiejszym programem i tematyką jego, bo myślę, że jest poruszająca dla wielu z państwa, jako że zarówno Dwie osoby, dwie bardzo ważne osoby w Kościele, o których chcemy mówić, też są ważne dla serc wielu z nas. Dzisiaj mówić będziemy o księdzu Dolindo Ruotolo i jego więzi z Matką Bożą. A gościem Państwa i moim jest teolog i autor niedawno wydanej książki, Maria i ksiądz Dolindo, Szymon Królikiewicz. Witam się, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór Państwu. No to zacznijmy od, może nie od samego księdza Dolindo i od Maryi, bo... Te dwie osoby nam wypełnią program, myślę, w dużej mierze. Natomiast zacznijmy od Neapolu. Tak jak zaczyna się również wstęp księdza Roberta Skrzypczaka do Twojej książki, bo Neapol to takie miasto, które faktycznie potwierdza, ma dwa oblicza. Byłem tam niedaleko jak dwa miesiące temu, więc rzeczywiście. Jest to miasto i królewskie, no bo pamiętajmy o tym, że królestwo na Apolu, królestwo obojga Sycylii było tym, które można powiedzieć sfinansowało zjednoczenie Włoch, a później no, zostało można powiedzieć trochę pominięte i w tej chwili, kiedy północ domaga się secesji, to zapomina o tym, że właściwie cała rewolucja przemysłowa. Piemontu była zrealizowana przez pieniądze, za pomocą pieniędzy Królestwa Neapolu. Ale to miasto, jak mówią niektórzy, na no Neapol to nie Włochy, bo to już trochę Afryka. Rzeczywiście, to miasto na tej, w tej górnej partii przypomina trochę Montmartre w Paryski. Natomiast w Dolnych, no to jest szok kulturowy. Jeżeli wychodzi się z lotniska i, i przez tę taką sferę, no dość powszechną dla wszystkich przestrzeni lotniskowych wyjdzie się na zwykłą ulicę, no to można ulec głębokiemu zaskoczeniu. Tam jest rzeczywiście dziura na dziurze, bieda, brud, niesprzątane śmietniki, poobijane samochody. Właściwie chyba przez ponad tydzień naliczyłem może ze 3-4 nieobite auta. Tam nikt się tym nie przejmuje. No i również jest to królestwo, można powiedzieć, i nędzy, ale także i kamory, bo. Oprócz powszechnych, dosyć kapliczek i ołtarzyków, można znaleźć również takie miejsca, gdzie są zdjęcia osób w różnym wieku, zapalone świeczki. To po prostu miejsca, gdzie zostały zamordowane te osoby, które były na, na zdjęciach uwiecznione. Tam Camorra no, nie zna litości. Nawet napisy na murach o tym świadczą. Dziwne miasto, bardzo powiedziałbym, fascynujące, ale ale równie co fascynujące, to niepokojące. Dlaczego akurat z tym miastem związał się świąt do Lindo? Nie miał za bardzo wyboru, tam się urodził. Mm. No, wybór wszyscy mamy w jakimś sensie. Tak, po, później już mógł się teoretycznie wyprowadzić, chociaż on, kiedy po raz pierwszy wyjeżdżał z tego miasta, to przeżywał to jako traumę. Czuł się bardzo związany z Neapolem. Też y, nigdy jego rodzice się nie, nie, nie wyprowadzali, dopiero kiedy matka y, dokonała separacji z jego ojcem, to wyprowadzili się na przedmieścia Neapolu, do Secondiliano, ale kiedy wyjeżdżał do Tarentu, no to to był dla niego szok kulturowy, jechać pociągiem przez parę godzin, także... Myślę, że z jednej strony był trochę zdeterminowany tą historią swojego życia, dzieciństwem, a z drugiej strony w pewnym momencie też odczytał to, że to jest jego miejsce. On w pewnym momencie, będąc w nowicjacie, złożył podanie o to, żeby przełożeni wysłali go do Chin jako misjonarza, ale przełożeni powiedzieli mu nie twoja misja jest tutaj i twoje męczeństwo będzie tutaj. I on prawdopodobnie przeżywał to miejsce jako swój Nazaret, jako swoje miejsce, gdzie, gdzie ma spełnić, wypełnić misję powierzoną mu przez Boga. No właśnie, no skoro już mówisz o dzieciństwie, no to może parę słów powiedzmy o historii w ogóle życia księdza Dolindo, no bo jest to postać, która nie, poza Polską, nawet w samych Włoszech, nawet w samym Neapolu, co więcej, nie jest tak popularna jak w naszym kraju. To prawda. Ja byłem w Neapolu dwa razy, ale raz, odkąd poznałem księdza Dolindo. I rzeczywiście pytałem znajomą rodzinę neapolitańczyków. Czy słyszeli o księdzu Dolindo i dowiedzieli się ode mnie. O, pomimo, że są katolikami, uczęszczają do, do kościoła, są, uczestniczą żywo w życiu kościoła, to o tym kapłanie dowiedzieli się dopiero od Polaków, właściwie od polskiego księdza, który ich wielokrotnie odwiedzał. Byłem w kościele, gdzie jest grup księdza Dolindo. Dwukrotnie w ciągu ośmiu dni na dwóch mszach, i zdecydowana większość osób, które tam przychodziły na tę mszę, to byli Polacy. Dość powiedzieć, że jedna msza jest specjalnie dla Polaków o dziewiątej rano w niedzielę odprawiana. Wiadomo, ja że tam będzie po prostu pełny kościół. Następna msza o dziesiątej już nie zgromadziła tylu, tylu osób, co, co było na, na wcześniejszej mszy, czyli właściwie samych Polaków, bo, bo ksiądz z Polski odprawiał, a właściwie nad paru kapłanów, którzy tam przy, przyjeżdżali z pielgrzymkami. No plus osoby, które, które przyjeżdżają tak po prostu indywidualnie, albo, albo Polacy, którzy mieszkają w Neapolu, tam przychodzą na tą psze. Jest zawsze pełny kościół. No bardzo ciekawe. W Neapolu rzeczywiście, tak jak wspominałeś, są te kapliczki z Madonną, są te innego rodzaju kapliczki poświęcone zmarłym, zamordowanym. Ale wielokrotnie można też natknąć się na wizerunek innego świętego, ojca Pio. I Neapolitańczycy mają wielko, wielkie nabożeństwo do ojca Pio. No i święty January oczywiście. Oczywiście. Patron miasta. Akurat byłem też w jego święto w katedrze, gdzie ta ampułka z krwią zmieniła stan stały naciekły, więc w ogóle szaleństwo na polu. <laughs> tak, a księdza do nigdzie się nie zobaczy. Prawda? No, nawet, bo byłem też w katakumbach tego dnia, kiedy jest wspomnienie świętego Januarego. No, tam to jest w ogóle uroczystość w Neapolu. Więc no, w tych katakumbach kwiaty na grobach, specjalne delegacje, które tam idą. U do do skromnie. No. Raczej, raczej w tę miesięcznicę, która przypada, jeśli dobrze pamiętam, na... E, chyba 17 czy 19 jego śmierci 19 19. Listopada, listopada. Tak, 19 Będzie listopada. teraz we wtorek. Tak, tak. No więc co miesiąc tam jest specjalna msza taka e, z różańcem poprzedzającym się e, z pięknymi śpiewami, zresztą no, wspaniała pokaliska no, z e, myślę z głosem ćwiczonym operowym śpiewała tam włoska. muszę powiedzieć, że byłem zachwycony. Ten neapolitański śpiew to rzeczywiście nie jest jakieś przysłowie, tylko to jest fakt że tam Włosi potrafią śpiewać, ci Neapolitańczycy nawet czasami na balkony wychodzą tam na Starym Mieście, po prostu śpiewają sobie, ludzie stoją, biją im brawo, skończą, pójdą sobie do domu, odpocząć, znowu wyjdą, pośpiewają, także taki można powiedzieć specyficzne miasto. Ale wracajmy do księdza Dolindo, no faktycznie on jest bardzo skromny, to jest dzielnica biedy. Jeżeli wyjdzie przez to okno z Zakrysty, no to widzimy praktycznie, no może nie, nie są to slamsy, no ale widać, że ta dzielnica to, to jest jedna z najbiedniejszych części Neapolu. Na Dlaczego akurat tam wybrał Tą, to mieszkanie i posługę w, tym, w, tym, w tych miejscach? Myślę, że żywił wielką wdzięczność za to miejsce, w którym, w którym otrzymał życie od Boga. On bardzo cenił sobie dar życia. Wspominał, że dziękuję, w liście do matki. Pisał dziękuję mamie, że dałaś mi, że uczestniczyłeś w przekazywaniu mi daru życia od samego Boga. Codziennie go błogosławię za to. Dlatego to był, myślę, jeden powód, a drugim było to, że on jako chłopak wstąpił do szkoły apostolskiej księży misjonarzy Wincentego A Paulo. To było zgromadzenie, w którym obowiązywały cztery śluby. Oprócz trzech tradycyjnych czystości, ubóstwa, posłuszeństwa, był dodatkowy czwarty ślub, to znaczy ewangelizowania szczególnie ubogich. I on, pomimo, że w pewnym momencie, kiedy były, był oskarżony przez święte oficjum, został wyrzucony z tego zgromadzenia, to on nigdy nie przestał dopełniać tych ślubów zawsze był im wierny, pomimo, że już oficjalnie nie był zakonnikiem, tylko musiał stać się księdzem diecezjalnym, to te śluby realizował w sposób bardzo rygorystyczny, zawsze miał wielką miłość do ubogich. I myślę, że dlatego nie dążył nigdy do jakichś wysokich funkcji w kościele, tylko sprawował swoją posługę jako ksiądz. To, no, to tak siebie definiował. Jestem księdzem. Kap... Jestem Dolindo, nic, kapłan Boży. Ciekawa sprawa, bo e, ksiądz Dolindo, z tego co się dowiedziałem, kiedy czytałem o nim e, i, i słuchałem tego, co mówią jego rodacy albo ci, którzy e, znali go jeszcze za życia. Mówi, że on bardzo bolał nad tą no, bardzo silną kamorą, nad, nad przestępczością tam w kampanii, no, szczególnie w Neapolu. I na znak pokuty, żeby pokutować za tych, którzy no, tak ochoczo wstępują w szeregi kamory i, i za przestępców wszystkich, którzy mordują, gwałcą, kradną. Za zorganizowaną przestępczość, obciążał sutannę tak, żeby nikt nie widział, wszywał w nią kamienie i nosił w kieszeniach, tak, żeby, było, żeby nie było mu łatwo chodzić. Albo czasami brał do teczki kamienie. Tak, są świadectwa o tym, że nosił w teczce kamienie i kiedyś jakaś dziewczynka wzięła tę torbę do ręki i zapytała: No, ale ojcze, Dolindo, dlaczego ta teczka jest tak ciężka? A, no i otworzyła, i się wysypały kamienie, e, a i się pyta, ale co to? A ksiądz Dolindo mówi, to ja noszę grzechy moich penitentów. Hmm. Czyli to jeszcze szersza, że tak powiem, egzegeza e, tych kamieni w teczce. A dlaczego ksiądz Dolindo e, nagle stał się taki popularny? Skąd się to wzięło? No bo przecież... E, Żył dosyć długo i, i zmarł no już jakiś tam czas temu. A tu nagle, właściwie od chyba pięciu, sześciu lat nagle zaczęło być o nim słychać. Czy to jest tak, jak ze świętą Faustyną taka postać dana nam na jakiś czas w konkretne miejsce historii e, Kościoła, w historii świata, która ma coś nam powiedzieć, czy to jest jakiś przypadek trochę? Bo znowu trochę jakiś ciekawy zawijasz się zrobił. Z Włoch do Polski, z ziemi włoskiej do Polski, prawda? A, a może potem dopiero będzie eksportowane do Włoch i dalej. Znowu tak myślę o tej iskrze, o której mówił Jezus, Jezus świętej Faustynie, która ma wyjść z Polski. No i znowu coś tutaj się dzieje dziwnego, prawda? Że Włoch przez Polskę może ma pójść w świat dopiero. Co więcej, to ten zbieg okoliczności, czy jak mówimy, że chrześcijanie nie, mówi, nie mówią o przypadku, tylko przypadek to drugie imię Boga, czy opatrzności. No ale ciekawe jest, że w tym samym mniej więcej czasie, ja przy, wiem przy, o przynajmniej trzech osobach, które zainteresowały się księdzem Dolindo, to znaczy Joanna Bądkiewicz-Brożek, ksiądz Robert Skrzypczak i Ra Jarosław Rosołowski, który wydaje e, książki katolickie i... Te trzy osoby niezależnie od siebie zainteresowały się księdzem Dolindo i ruszyły w kierunku wydania jego dzieł. I mniej więcej w tym samym czasie na polskim rynku wydawniczym pojawiły się dwie biografie księdza Dolindo. Wtedy też ksiądz Robert no, głosił homilie, w których występował ksiądz Dolindo. I nagle y, rzesze Polaków dowiedziały się o tym kapłanie. Także tutaj były zaangażowane jakieś większe siły. Y, I co, chcę zaznaczyć, że te osoby na początku nie porozumiewały się ze sobą, tylko niezależnie działały. Jest to bardzo ciekawe. No ale to nie jest też jakaś rzecz, powiedziałbym, oczywista że książka Joanny widzisz brożek która tutaj też była gościem Nocnych Światów, kiedy ta biografia i pióra się ukazała, księdza Dolindo, no osiągnęła jakiś nieprawdopodobny nakład. To są, to nie, nie wiem, jakie są dokładne dane nakładu tej książki, ale no generalnie jest to bestseller, który bije na głowę wszystkich noblistów, chyba razem wziętych, wydanych w ostatnich latach. To znaczy, że nie tylko... Ktoś się zainteresował. Wspomniana już autorka, ksiądz Robert Skrzypczak, który też tutaj wielokrotnie był gościem programu, czy, czy wydawnictwo, które postanowiło może jakoś zainteresować Rzeszę Czytelników, no ale to, to było więcej niż Rzesza. To jest naprawdę jakaś, jakaś liczba, którą trudno określić. To jest bardzo duża liczba czytelników, bo w obecnych czasach, wydanie książki, która ma więcej niż kilka tysięcy nakładu, to już jest sukces. A tutaj z tego co wiem, no to już się mierzy w setkach tysięcy ten nakład. No więc pytanie, skąd się wzięło zainteresowanie z drugiej strony? Czy kazania księdza Roberta i, i biografia, która no przecież zanim się ukazała, albo w momencie kiedy się ukazała, no to y, gdzieś musiała pójść jakaś wieść, że, że warto sięgnąć akurat po tę biografię, bo po, temu, po, po książkę o tej osobie, o tym kapłanie, o, o jego myśli, o jego, o jego duchowości. Ja mam takie doświadczenie, że jak ta, ta książka została mi podarowana kilkakrotnie, a ja zanim ją zdążyłem przeczytać, to byłem nią tak zafascynowany, że już chciałem ją oddać kolejnej osobie. No i raz jechałem metrem warszawskim i czytałem tę książkę i podeszła do mnie kobieta i mówi, a ja właśnie szukam tej książki i oddałem jej. I bardzo szybko dostałem znowu kolejną. No i rzeczywiście jest coś niesamowitego w popularności księdza Dolindo. Trafia on do Polaków, jest na niego głód. Ksiądz Robert Skrzypczak to ujmuje w ten sposób, że Polacy zażywają tę duchowość księdza Dolindo jak jakąś tabletkę albo nakładają ją jak maskę tlenową. No właśnie, to jest dobre pytanie, które, znaczy za, za, zaczątek, można powiedzieć zalążek pytania, które już mi tutaj pobrzmiewa lekko w głowie, ale zadam je po przerwie, bo teraz zrobimy krótki oddech na muzykę. Przypomnę, że dzisiaj w Nocnych Światach rozmowa o księdzu Dolindo Ruotolo i jego więzi z Matką Bożą. Szymon Krudzikiewicz jest gościem programu, teolog i autor niedawno wydanej książki Maryja i ksiądz Dolindo. Teraz krótka przerwa, wracamy do Państwa za chwilę. Plus Nocne światło. Nocne Światła. Dzisiaj w Nocnych Światłach o księdzu Dolinda Ruotolo i jego więzi z Matką Bożą. Gość programu Szymon Królikiewicz, teolog i autor książki Maria i ksiądz Dolindo. Państwa zapraszam na Facebook, komentarze na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest miejsce do wyrażenia swoich myśli, komentarzy, wątków do zadania pytań. A my wracamy do księdza Dolindo, który no, najbardziej chyba jest znany z, tego, z tej modlitwy zawierzenia, Jezu Ty się tym zajmij. No i właśnie, tak jak tutaj wspomniałeś księdza Roberta Skrzypczaka, który cytując go mówiłeś, że Polacy uważają trochę tę modlitwę i w ogóle księdza to jego modlitwę zawierzenia jako swoistą taką tabletkę na, na wszystkie problemy, maskę tlenową. Ja bym, ja bym to nazwał jeszcze inaczej, takim plasterkiem na wszystkie, wszystkie jakieś zranienia życiowe i trudy, które się jakoś nie mogą zagoić. Tak to odbieram. Ale również mam takie pytanie, które gdzieś chodzi mi po głowie: czy właśnie ta modlitwa tak powierzchownie traktowana nie jest przypadkiem jakimś takim wykrętem od własnej aktywności, bo owszem, zawierzenie Bogu Jezusowi wszystkiego, tak jak najbardziej ale jeśli dobrze pamiętam to chyba święty Ignacy z Loyoli ukuł taką frazę że róbmy wszystko tak jakby zależało róbmy wszystko tak jakby to zależało od boga nie chyba coś pokręciłem Poproszę Cię o korektę. Tak, róbmy wszystko tak, jakby to zależało od nas, a módlmy się tak, tak jakby to zależało od Boga. O, Bóg. dokładnie. Tak, tak, u, u, tak to ująłeś świetnie. Rzeczywiście ja zacząłem od niewłaściwej strony. Um, no więc yy, trochę jest tak, że yy, gdy wypowiadamy te słowa Jezu, to się tym zajmie. No to być może jest to taki no, najgłębszy akt wiary, bo w tym momencie już nie pozostawiamy żadnej aktywności sobie, ale... Być może jest tak, że w pewnych e, sytuacjach Pan Bóg nas zaprasza do tego, żebyśmy jednak e, no modląc się, też zobaczyli, że mamy jakieś miejsce w tej historii, w tym wydarzeniu, e, do którego zapraszamy Pana Boga, i tam też jest miejsce na naszą aktywność. E, I być może to jest modlitwa, która będzie dla nas zaskakująca: że Pan Bóg nie załatwi za nas wszystkiego, nie będzie złotą rybką, ale na przykład poukłada klocki naszego życia w taki sposób, że. No, postawi nas wobec dokonania jakichś ważnych wyborów, których nikt za nas nie podejmie. Więc tutaj mam taką, taką myśl, taką wątpliwość, takie, takie rozważanie, może nawet, do którego chcecie zaprosić, czy jak ty widzisz tą, tą modlitwę? Jak ją odbierasz? Bo no, to jest takie wołanie do Boga, które staje się coraz bardziej popularne ostatnio i ta modlitwa, jak widzę. Wiele osób pobudza właśnie do takiego zabierzenia Panu Bogu swoich spraw. Myślę, że warto spojrzeć na autora tych słów, to znaczy autorem, tym pierwszorzędnym jest Pan Jezus, ale mówi to poprzez księdza Dolindo. I myślę, że to jest nieprzypadkowe. Bo jeżeli spojrzymy na życie księdza Dolindo, to widzimy, że ten człowiek był z jednej strony gigantem modlitwy, a z drugiej strony tytanem pracy. To był człowiek, który napisał niezliczoną ilość dzieł, tysiące obrazków, to wszystko wymagało pracy. Poza tym nie był bynajmniej nieaktywny duszpastersko. Jako ksiądz udzielał się bardzo mocno, sprawował sakramenty, wykonywał wszystkie posługi kapłańskie, a oprócz tego znajdował czas, żeby odpisywać ludziom na listy i pisać 33 tomy komentarza do Pisma Świętego, co jest jego koronnym dziełem, a oprócz tego pisał tysiące obrazków. Napisał dzieło, y, ostatnie dzieło życia na tysiąc stron o Maryi, nad którym pracował y, 4,5 roku. Także myślę, że w jego przypadku trudno mówić o czymś takim, żeby on y, zrzucał na Pana Boga y, odpowiedzialność za własne życie a, i potem y, nic nie robił. Więc y, w tym kontekście... Warto się modlić tą modlitwą i rzeczywiście zawierzać, zawierzenie nie znaczy yy, założenie yy. rąk. Tak? tak, wydaje mi się, że zawierzenie właśnie jest przeciwnością pod poddania się, czy rezygnacji. Yy, zawierzam yy, i, i wierzę, że, że Bóg będzie działał i w związku z tym mam nadzieję i, i, i idę dalej, żyję. No to uspokoiłeś mnie, bo tak czasami jak słuchałem różnych, różnych osób, czy nawet takiej przestrzeni kościelnej, szerszej, bardziej otwartej, nie tylko w jakichś prywatnych rozmowach, to miałem takie wrażenie, że ta, ta modlitwa staje się pewnego rodzaju takim wytrychem, który pozwala na to, żeby, żeby no właściwie niespecjalnie już ingerować w to, co jeszcze można zrobić z własną aktywnością. Prawda? Czyli zawierzyć swoje ręce, Panu Bogu. Jezu zajmie się moimi rękoma, prawda? którymi ja mogę jeszcze coś zrobić, prawda? Mogę, mogę Ci je powierzyć, a ty mnie poprowadź tak, żeby, żeby stało się to, co ty zamierzyłeś. Tak, jeszcze zwróciłbym uwagę na drugą okoliczność, to znaczy moment, w którym ten akt zawierzenia został skomponowany. To znaczy, to był szczególny moment, w którym córka duchowa księdza Dolindo, Elena Montella, była złożona nie, nieuleczalną chorobą i była po prostu przykuta do łóżka. I ona de facto nie mogła, była bezsilna wobec tej choroby. I nie miała za bardzo co robić. Właśnie była pozbawiona szansy na podjęcie jakiejś aktywności. I w tym momencie ksiądz Dolindo, Jezus przez księdza Dolindo mówi do niej: przestań się miotać. Zostaw to mnie. Ale to był szczególny moment i myślę, że osoby, które modlą się tą modlitwą, są takie osoby, które mają to głębokie doświadczenie spotkania, spotkania z Jezusem Chrystusem w momencie bezsilności, kiedy rzeczywiście ludzkie środki zawodzą i kiedy staje się przed jakąś życiową ścianą, i wtedy to jest ten moment, żeby. Oddać się totalnie. To, to nie jest tak, że ta modlitwa, że to jest modlitwa do odklepywania. Chociaż ksiądz Dolindo był autorem takiego tak zwanego różańca zawierzenia, na którym na paciorkach różańca odmawia się tą modlitwę, Jezu, ty się tym zajmij. Ale on zachęcał do tego, żeby ją odmawiać całym sobą. A żeby odmówić taką modlitwę całym sobą, to już jest moja interpretacja. Ale wydaje mi się, że nie w każdych okolicznościach życia można to zrobić, bo inny charakter ma właśnie powtarzanie paciorków, kiedy się jedzie samochodem i się jest zajętym jakimiś sprawami życia codziennego, a inna jest sytuacja, kiedy umiera mój ojciec, kiedy kiedy zmagam się z zaburzeniami psychicznymi, kiedy są jakieś trudności nie do przezwyciężenia, kiedy tracę źródło dochodów. No i wtedy jest ten moment, żeby albo ulec rozpaczy, albo rzucić się w ramiona kochającego Boga. No tak, to piękna egzegeza. Myślę, że w ten sposób traktowana ta modlitwa jest rzeczywiście jakimś kluczem do spotkania Boga, z Bogiem w swoim życiu, w doświadczeniu swojego życia, bo tak naprawdę to o to w modlitwie chodzi. A nie o przekazanie pewnej wiadomości, która ma być spełniona, prawda, do, do, do złotej rybki, która ma to załatwić. Ksiądz Dorindo jest właściwie znany najbardziej z tej modlitwy zawierzenia, ale jak sam powiedziałeś, był. No, Chyba go można nazwać teologiem, mimo że nie był wykładowcą na żadnym uniwersytecie, nie był no, naukowcem, kimś, kto się doktoryzował czy, czy zdobył profesurę. I można powiedzieć, chyba, że no, jest jakiś spór o, to, o jego spuściznę, prawda? Bo sam tego doświadczyłeś. Kiedy dzieliłeś się tutaj przed, przed programem, takim, takim pytaniem, z którym się kiedyś spotkałeś, jak to ksiądz Dolindo, teologiem, dlaczego o nim piszesz książkę? Przecież to, to nie jest żaden teolog, prawda? Tak, ten no, zawsze... dorobek no, ma imponujący prawda przecież. No. no tak, ale można to zbyć takim kontrargumentem, że no, oczywiście widać, że miał wielkie natchnienie do pisania. Ale może był poetą, niekoniecznie, niekoniecznie miał coś powie do powiedzenia w sposób systematyczny czy właśnie naukowy, bo przypominam, że teologia jest nauką. Więc tutaj myślę, że to jest pewien paradoks. Że księdzu Dolindo zarzuca się, można zarzucić, że nie był teologiem, a na przykład mnie, magistra teologii w papieskim wydziale teologicznym, nazywa się teologiem z zawodu. Więc no, to jest pewien paradoks. Ksiądz Dolindo napisał, tak jak wspomniałem, 33 tomy komentarza do Pisma Świętego, które też miały swoją metodę. To był człowiek, który reflektował głęboko nad tym, co pisze. Robił to zarówno odwołując się do znaczeń słów w językach oryginalnych, on w ogóle dokonał czegoś, co, on, co było w tamtym czasie prekursorskie to znaczy przetłumaczył całe pismo święte na język włoski, czyli na język narodowy. To było jeszcze przed Soborem Watykańskim II. No więc to był pierwszy etap komponowania komentarza do Pisma Świętego, a następnie komentował, odwołując się właśnie do znaczeń słów w oryginalnych językach, ale też biorąc pod uwagę tradycję Kościoła, to co ojcowie Kościoła widzieli w tych fragmentach, a także na żywe nauczanie obecnych papieży. Także był bardzo skrupulatny, nie kierował się w tych pismach jedynie jakimiś natchnieniami, bo faktem jest, że on był mistykiem i sam wspomina o tym, że Jezus i Maryja mówili do niego bezpośrednio, że on słyszał ich głos, czy doświadczał, że w jego wnętrzu. Tworzył się przekaz od, bezpośrednio od Jezusa i Maryi, ale kiedy pisał swoje dzieła teologiczne, to na pewno się kierował takimi inspiracjami z góry, ale yy, również nie zaniedbywał studiów. I tutaj wracamy do modlitwy Jezu, Ty się tym zajmij. Jezu, Ty się tym zajmij, ale nie Jezu, Ty zrób to za mnie. To znaczy, Jezu, ty się tym zajmie, a ja się angażuję. On y, z jednej strony otwierał się na działanie Ducha Świętego i kiedy głosił kazania, na przykład, to wtedy y, spowiadał się. Zawsze, jeżeli miał danego dnia głosić kazanie, przepowiadać słowo Boże, to y, wcześniej się spowiadał, żeby jakby wyzbyć się swoich inklinacji, a otworzyć się na działanie łaski żeby to Duch Święty posługiwał się Jego ustami. I tak samo, kiedy pisał, to y, przystępował regularnie do sakramentów, do sakramentu spowiedzi, y, poddawał się kierownictwu duchowemu, ale równocześnie nie zaniedbywał studiów y, teologicznych, egzegetycznych nad językiem. I potem był efekt taki, który mam nadzieję będzie dany nam Kiedyś poznać i te dzieła ujrzą światło dzienne, i będą też tłumaczone na język polski. Ufam. Rozumiem, że one nie są do tej pory jeszcze wydane? One są wydane na miejscu, w Neapolu, ale nie ma do, niego szerszego, do nich szerszego dostępu. Na język polski, mam nadzieję, będzie przetłumaczona książka o Maryi, bo moja książka to jest omówienie, jakieś opracowanie, jakaś propozycja. Na temat książki księdza Dolindo Maryja Niepokalana, Matka Boża i Matka Nasza, czyli dzieła, które on nazywał Łabędzim Śpiewem, które utworzył pod koniec życia. I to dzieło właśnie ma zostać wydane w przyszłym roku, więc nadzieja dla wszystkich czcicieli księdza Dolindo, że będą mogli przeczytać jego słowa oryginalne, przetłumaczone na język polski. Dzisiaj rozmawiamy właśnie o tych dwóch postaciach, o księdzu Dolindo i jego więzi z Matką Bożą. Szymon Królikiewicz jest gościem programu, teolog i autor książki niedawno wydanej, Maryja i ksiądz Dolindo. Zapraszamy Państwa do pozostania z nami. Teraz krótka przerwa na muzykę i za chwilkę ciąg dalszy. Radio Plus. Nocne Dzisiaj w Nocnych Światłach o księdzu Dolindo Ruotolo i jego więzi z Matką Bożą rozmawiamy z Szymonem Kró Królikiewiczem, teologiem i autorem książki Maryja i ksiądz Dolindo. Ta książka ukazała się w ostatnich dniach. Państwa zapraszamy na Facebook, tam można do nas pisać i przypominam też o tym, że Nocne Światła nie kończą się o północy, ale jeszcze do pierwszej będziemy z Państwem. Zatrzymaliśmy się na tym wątku, gdy ksiądz Dolindo Pewne, pewien przekaz, no, taki bardzo konkretny, otrzymywał bezpośrednio od Jezusa i Maryi. No ale jak to było z kościołem wobec e, tych jego mistycznych doznań, bo wiemy dobrze z e, historii innych postaci, e, które miały no, taki mistyczny kontakt z, e, z Jezusem czy z Maryją, że one nie miały łatwo w kościele. No weźmy chociażby taki sztandarowy przykład świętej Faustyny, która e, poza. Księdzem Michałem Sopoczko, który był jej spowiednikiem i który właściwie jej towarzyszył jako jedyny przez długi czas w tej drodze mistycznego kontaktu z Jezusem, no to wszyscy pozostali, łącznie ze siostrami ze zgromadzenia, no dosyć tak pogardliwie się do niej odnosiły. Kościół, też te wszystkie prace, które ksiądz Sopoczko Jakoś złożył w całość związane z objawieniami świętej Faustyny. No też tak jakoś nie za bardzo do tego podchodził przez długie, długie lata. Wspomniany przez ciebie święty ojciec Pio w kościele, no też wiele trudów doznał, tylko dlatego, że był w bliskiej relacji z Jezusem i, i Marią. I wiele rzeczy realizował, dlatego, że miał takie no, bezpośrednie rozeznanie w sercu. A jak to było z księdzem Dolindo? Czy, czy on nie miał z kościołem jakichś no, trudnych przejść? Miał wiele trudnych przejść, tyle, że nie wiem, czy bezpośrednio było to związane z tymi lokucjami wewnętrznymi, których doświadczał, to znaczy z tymi zjawiskami w wyniku których on e, słyszał głos e, Jezusa albo Maryi. Kiedy Jezus w 1910 roku mówił do księdza Dolindo, to miał e, przekazywać wiadomość, i ksiądz Dolindo miał przekazać e, słowa Jezusa do samego papieża Piusa X. I rzeczywiście te zapiski na temat kapłaństwa dotarły do papieża, bo ksiądz Dolindo zawsze podkreślał, że reforma, prawdziwa reforma w Kościele nie dokonuje się z przyczyny jednostki, ale idzie od góry, od głowy, od Ojca Świętego. Dlatego wszystkie dzieła, pisma chciał podporządkować ocenie właśnie papieża. I papież z zaciekawieniem czytał te zapiski. Problemy księdza Dolinda zaczęły się potem, kiedy został oskarżony o głoszenie herezji, której nie głosił, ale w wyniku pomówienia zostało to tak zinterpretowane przez prasę, przez, potem przez święte oficjum, jakoby utrzymywał, że w dziecko znajomej wizjonerki wcielił się Duch Święty, znaczy w jej siostrzeńca. No i pomimo, że ksiądz Dolindo nigdy czegoś takiego nie stwierdził, to takie słowa były mu przypisywane. No i dzisiaj prawdopodobnie, gdyby ktoś coś takiego mówił, no to nie, nie zostałyby wyciągnięte żadne konsekwencje. Natomiast wtedy był to ogromny problem dla świętego oficjum które było drugą instytucją po samym papieżu w kościele. No tak, czyli łatwo nie miał generalnie, rzecz biorąc, tak jak, tak jak można było się spodziewać. Każdy mistyk musi się liczyć z tym, że jakieś problemy będą. Ale tutaj wróćmy w takim razie do sprawy związanej już z istotą naszego programu, z jego tytułem. Czyli Ksiądz Dorindo i jego więź z Matką Bożą, bo do tego się odnosi Twoja książka i do tego też odnosimy się w no, najgłębszym jądrze treści programu. Znowu odwołam się do księdza Roberta Skrzypczaka, który we wstępie do książki napisał, że Maryja stanowi kod dostępu do poznania samej istoty chrześcijaństwa. I tutaj no ciebie jako teologa poproszę o to, żebyś to rozwinął w taki sposób, żeby to było zrozumiałe. No bo jest przecież ta cała, powiedziałbym, dosyć istotna przestrzeń różnicy, dzieląca nas chociażby od innych kościołów chrześcijańskich. Które no, nie uznają obecności Maryi y, w, tak, tak mocno jak, jak Kościół katolicki. Dość powiedzieć, że no, tam modlitwa Zdrowaś Maryjo praktycznie nie istnieje, czy, czy fragmenty Pisma Świętego. No, nie wskazują na to, że Matka Boża może być tak bliską osobą, a na pewno nie jest świętą. No w ogóle w kościele protestanckim nie ma świętych, nie ma obrazów. No tutaj oczywiście są różne, różne odłamy tych kościołów, no więc to różnie tam różnie bywa. Ale generalnie no Matka Boża po, poza kościołem katolickim, no de facto w, oprócz, oprócz kościoła prawosławnego, no nie funkcjonuje. No to są te, te dwa na, najbardziej, że tak powiem, te dwie gałęzie chrześcijaństwa, w których Matka Boża żyje, pozostały e, z protestantyzmem i jego wszelkimi odłamami na czele. E, raczej, raczej zupełnie Maryi nie uznaje. A tutaj e, mamy m, no, tą Maryjność, która też e, jak to i mówił święty Jan Paweł II, czy teraz już kandydat na ołtarze, jeszcze sługa Boży, e, kardynał Prymas Wyszyński, Prymas Tysiąclecia, no to tu stół, cały twój. I właściwie można by powiedzieć, po raz kolejny stawiamy to pytanie w Nocnych Światach, bo nie, niejednokrotnie tutaj rozmawialiśmy o roli Maryi w Kościele, ale myślę, że trzeba do tego wracać, trzeba powtarzać, bo dla wielu osób, dla wielu osób to pytanie jest cały czas otwarte. Jakie, jaką rolę Maryja pełni w Kościele? A szczególnie w obliczu tego zdania, które sformułował ksiądz Robert Skrzypczak, że stanowi kod dostępu do Poznania samej istoty chrześcijaństwa. Tak. Trudne pytanie. Ksiądz Robert. Pozdrawiam księdza Roberta. Dołączam się. Jeżeli istotą chrześcijaństwa jest odniesienie do Jezusa Chrystusa, który jest synem Bożym, no to automatycznie nasuwa nam się myśl o tym, że Bóg jest ojcem. I w związku z tym. Yy, jest też, czyli jesteśmy dziećmi. Jesteśmy dziećmi bożymi. A święty Cyprian to też ksiądz Robert słusznie zauważa w swoim wstępie. Mówi, że nie może mieć Boga, Boga za ojca ten, kto nie ma najpierw Kościoła za matkę. I Kościół katolicki określa siebie jako Kościół. Natomiast inne wspólnoty właśnie nie określa mianem Kościoła. i. Bo, ponieważ Kościół jest matką, no i w tym sensie Maryja jest jakimś wzorem tego, czym jest Kościół, jest obrazem, jest ikoną macierzyństwa Kościoła. Bardzo ważnym momentem. Według księdza Dolindo było ogłoszenie Maryi Matką Kościoła przez Pawła VI podczas Soboru Watykańskiego II. Ksiądz Dolin to... to jest nawet święto, to jest tak zwany drugi dzień zielonych świątek zawsze. To, to święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła jest dzień po zesłaniu Ducha Świętego w poniedziałek. No to rzeczywiście. To jest, tak, to w kalendarzu liturgicznym to jest bardzo wyraziście zaznaczony dzień. Tak, bo kiedy narodził się Kościół, to rodził się... E... Maryja była tam w wieczerniku, a właściwie ksiądz Lindo stwierdza, że kościół rodził się już na Kalwarii, że ona jako jedyna zachowała wiarę i tam wtedy, w tej scenie, kiedy um, święty Jan, umiłowany uczeń, jest powierzany Maryi, wtedy rodzi się kościół pod krzyżem z boku Jezusa ukrzyżowanego. No właśnie, ale jak to rozumieć, to macierzyństwo Maryi, macierzyństwo dla kościoła, bo jeżeli mówimy, że kościół to Jezus, no to jak zrozumieć to, że Matką, że, że Maryja jest Matką Kościoła? No. Czy, czy de facto biorąc pod uwagę no, takie dosłowne znaczenie, że jeżeli Kościół to Jezus, to to Maryja Go zrodziła, jako również Kościół w dniach, w dniach już po, po odejściu Jezusa do nieba, czyli tą ziemską rzeczywistość Jego duchowej obecności? Tak to rozumie ksiądz Dolindo, że Maryja rodzi dzieci Boże, tak jak i tak jak Kościół rodzi dzieci Boże poprzez sakrament chrztu, chrzest jest bramą Kościoła, jest, jest łonem Kościoła, w którym rodzą się dzieci Boże. No i Maryja w tym uczestniczy, jest matką tego mistycznego ciała, jakim jest Kościół, mistycznego ciała Chrystusa. Czyli to doświadczenie macierzyństwa Kościoła de facto powinno być doświadczeniem każdego chrześcijanina, każdego katolika, który jest w Kościele. Nie ma obowiązku, jakby wierzenia we wszystkie objawienia maryjne, czy prywatne, nawet to uznane przez Kościół, czyli można powiedzieć, że nie musimy czytać. Wszystkich tych pism, które są autorstwa, dajmy na to świętej, Faustyny księdza do Lindo, bo pełnia objawienia jest w Piśmie Świętym. Ale jednak e, mistrzowie życia duchowego, ci, których traktujemy jako e, naszych pasterzy, przewodników, wspomniani tutaj święty Jan Paweł II czy kardynał Premas Wyszyński, wskazują jednoznacznie na Maryję jako tę osobę, która no, prowadzi nas do, do wnętrza kościoła, czyli do jego serca, do Jezusa. Na pewno. Maryja była przecież. E... Od początku z nim, znała go jak nikt inny, ale nie była matką zaborczą. To znaczy, dawała mu wolność. Dawała mu wolność, ale też chętnie siedzieli Jezusem z nami. I dlatego, jako że wie, że Jezus jest w pełni obecny, wszystkie tak naprawdę narzędzia, żeby go poznać I żeby z nim obcować są w kościele. Dlatego Maryja tak mocno zabiega o to, żeby chrześcijanie żyli życiem kościoła. Żeby nie, nie, nie prowadzili jakiejś prywatnej pobożności czy duchowości, tylko żeby ta duchowość była zakorzeniona w kościele w słowie Bożym, w sakramentach, w posłuszeństwie wobec nauczania papieży. To, to jest właśnie ciekawe w tej maryjnej duchowości, że ona nie koncentruje się na samej Maryi, bo Maryja odsyła do Jezusa. Maryja wskazuje na to, tam, na to, gdzie jest życie. Ona nas łączy z życiem i to życie jest właśnie w sakramentach, w Słowie Bożym i w Kościele, rozumianym jako wspólnota, że, bo my potrzebujemy ciała. Nie jesteśmy złożeni tylko z duszy, z ducha. Potrzebujemy ciała, w którym będziemy przebywać, w którym będziemy się ocierać, ścierać, ale będziemy też mogli być przytuleni, karmieni i też nie jesteśmy samym umysłem. Tylko, więc tutaj ksiądz Robert Skrzypczak przypomina takie słowa, no. Tutaj już nikt nie zaprzeczy, że to był teolog Karla Ranera, że na pytanie dlaczego jest tak duży odpływ pobożności maryjnej, Zwłaszcza był obserwowany w tych latach soborowych. On, on odpowiedział tak, że wielu chrześcijan niezależnie od wyznania chce uczynić z chrześcijaństwa ideologiczną abstrakcję, a abstrakcje nie potrzebują matki. Jeżeli rozumiemy chrześcijaństwo jedynie jako jakiś zbiór pojęć. Abstrakcja to w ogóle nie potrzebuje Boga, od tego trzeba zacząć. No. Bo Bóg nie jest abstrakcyjny, Bóg jest konkretną osobą. No, zależy, bo może jest też ktoś taki jak Bóg filozofów. Tak, absolut, tak. Tak. Więc siła wyższa, jakkolwiek ją rozumiemy. Nie każdy godzi się na Boga. Ukrzyżowanego, Boga, który ma ciało, Boga, który się poci i, i tak dalej. Który... W przede wszystkim Boga, który cierpi, prawda? Ten obraz księgi Zajasza, cierpiącego sługi Jachwy, no był dla Żydów, jak się okazało, nie do przyjęcia. Oni do dzisiaj czekają na pierwsze przyjście Mesjasza. To prawda. I jeśli, jak już wspomniałeś o y, księdze Izajasza, to właśnie y, chciałem się podzielić, nie wiem czy to jest miejsce, czy mogę przeczytać. Bardzo proszę, jak najbardziej. Bo y, mam takie nieodparte wrażenie, że y, jakoś, nie wiem czy to jest y, słuszne, co, co, co mi się wydaje, ale tak mi się to nakłada, że y, y, te słowa y, o słudze Jachwę z y, księgi Izajasza odnoszą się przecież... Y, pierwszym rzędzie do Chrystusa. I to jest oczywiste. A jednak kiedy się spogląda na życie księdza Dolindo, no to po prostu można je odczytać w jego życiu, bo Izajasz mówi tak: Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Każdego ranka pobudzamy ucho, bym słuchał jak uczniowie. No i Ksiądz Zolindo doświadczał czegoś takiego, kiedy był przed świętym oficjum. W 1921 roku, dzień po dniu, w miesiącu maju, czyli miesiącu poświęconym po Maryi, Matka Boża miała do niego mówić, dzień po dniu, do jego córek duchowych. Kiedy on doświadczał utrapienia, ponieważ zaczynał się okres 16,5-letniego wykluczenia go od sprawowania Eucharystii. I tak jakby tutaj... Sługa Jachwe mówi o tym, że to Pan Bóg go obdarzył językiem wymownym, a w przypadku Księdza Dolindo jest tak, jakby Pan Bóg się posługiwał Maryją, żeby właśnie dawać słowo pokrzepienia dla jego córek duchowych, dla córek duchowych Księdza Dolindo. Sam cierpiał, ale zdawał sobie sprawę, że on dostaje jakieś nadprzyrodzone łaski, żeby widzieć w tym wszystkim palec boży. Ale bardzo narażone są jego córki duchowe, które może bez, nie cierpią na własnym ciele, ale widzą jego cierpienie i są narażone na zgorszenie, na utratę wiary. Bo dzisiaj tak wtedy, a dzisiaj też wiara w kościół jest bardzo narażona na szwank. Wszystkie zgorszenia powodują najczęściej ludzie mówią, Bóg tak, kościół nie. I potem. Jest ciekawe, że właśnie Izajasz wkłada w, zło, w usta sługi Jachwy takie słowa. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głos, i wiem, że wstydu nie doznam. I Ksiądz Dolindo, on się poddał temu życiu, temu, tym obelgom, które na niego przychodziły. Kiedy właśnie w, tych, w tym roku 1921 dowiedział się o tym, zobaczył donos na niego, jednej z jego najbliższych córek duchowych, to on wtedy powiedział ja nigdy tak jak wtedy nie doświadczyłem, czym jest ojcostwo. Odczułem w moim wnętrzu miłość do mojej najdroższej córeczki, chociaż ona tak bardzo mnie zraniła. I potem sam prosił o wybaczenie tych, którzy go prześladowali, nie czekał na to, żeby inni go przeprosili, tylko sam szedł prosić o wybaczenie. A te wydarzenia, które go dotykały, jak, jakby go jak batem, on przyjmował jako coś, co go uświęca i zbliża do Boga. I właśnie potem e, sługa Jachwę mówi tak: Blisko jest ten, który mnie uniewinni. Któż się odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy razem. Kto jest moim oskarżycielem? Niech zbliży się do mnie. I ksiądz Lindo rzeczywiście pod koniec życia mówił podobne słowa, że. Jak patrząc na moje życie z zewnątrz, ludzie myślą, że pobłądziłem. Albo mają takie wytłumaczenia, bo tak, tak ludzie sobie tłumaczą, że skoro to święte oficjum tyle mu zarzucało, no to coś musi być na rzeczy. A z drugiej strony są ludzie, którzy nie są w stanie znieść tego zgorszenia i mówią, no trzeba zmienić te struktury. No i słusznie, że. To, Kościół, no trzeba to wszystko zreformować, trzeba tych ludzi pociągnąć do odpowiedzialności. E, i, a ksiądz Dolindo mówi, milczcie, Kościół jest Arką Bożą, Kościół jest święty. E, jak możecie e, go znieważać, skoro ja, e, który dostałem, e, doznałem od niego cierpień, e, widzę jego blask, widzę go w całym wdzięku. Nie widzę tylko je, cieni jego pielgrzymowania, ale widzę już oczyma wiary, widzę blaski jego chwały. I w tym wszystkim właśnie y, sługa Jachwe mówi: blisko jest ten, który mnie uniewinni, a blisko księdza do Indo była cały czas w, ty, y, w tych okresach cierpienia Maryja. I potem y, na koniec y, mówi: Pan Bóg mnie wspomaga, tuż mnie potępi. Wszyscy razem pójdą w strzępy jak odzież. Mól ich zgryzie. Któż między Wami boi się Boga, niech słucha głosu Jego Sługi. I tutaj chcę zwrócić uwagę, bo może nas słucha ktoś, kto, kto się właśnie dzisiaj znajduje w takiej sytuacji, że jest w utrapieniu. I być może ksiądz Dolindo i Maryja chcą do niego coś takiego powiedzieć, że kto chodzi w ciemnościach i bez przebłysku światła, niechaj imieniu Pana zaufa i niech na swoim Bogu się oprze. I to. To są słowa, które... To jest Pismo Święte, ale tak jak mówiliśmy, Pismo Święte można czytać ha, i można nad nim przejść jakby nie zauważyć tak, To tego. Pierwsza lepsza lektura jak gazetę, prawda? Czasami gazeta może większą taką refleksję wywołać niż lektura Pisma Świętego u niejednej osoby. To prawda. A, a tutaj jest jakby yy, coś takiego, że ksiądz Dolindo daje Echo słowa na to, na to słowo swoim życiem. To znaczy, odpowiada faktami życia, że to jest prawda. To jest prawda. Ja to przeżyłem. Ja byłem w ciemnościach. Ja szedłem ciemną doliną i, i się nie, nie ulękłem. I doświadczyłem tego, że Pan mnie wspomógł, że Pan jest ze mną. No i jeżeli tak, no to dzisiaj ja też mogę tego doświadczyć i, i ktoś z Państwa też. Piękna egzegeza. Zatrzymajmy się w tym miejscu, żeby móc ją rozważyć przez jeszcze parę minut. Teraz krótka przerwa na muzykę właśnie ku temu, ku refleksji. Przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy w Nocnych Światłach o księdzu Dolindo łotelo i jego więzi z Matką Bożą. Szymon Królikiewicz jest gościem programu. Teolog i autor niedawno wydanej książki Maryja i Ksiądz Dolindo. Zapraszamy do pozostania z nami. Pół Nocnych Świateł mamy już za sobą, ale program się nie kończy. Teraz krótka przerwa na muzykę i na chwilę refleksji wracamy do Państwa za moment. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła. Od 8 minut mamy już czwartek, 14 listopada. Jesteśmy z Państwem od 23. W tym wydaniu Nocnych Świateł rozmawiamy o księdzu Dolindo Ruotolo i jego więzi z Matką Bożą. Jeszcze przez około 50 minut będziemy z Państwem wraz z gościem programu, którym dzisiaj jest Szymon Królikiewicz, teolog i autor książki niedawno wydanej pod tytułem Maryja i Ksiądz Dolindo. Skoro już zacytowałeś ten fragment pieśni: o cierpiącym słudze jachwy, to Ja pozwolę sobie też sięgnąć jeszcze do rozdziału 52, gdzie jest czwarta pieśń sługi pańskiego. I tak też myślę, że w jakimś stopniu odnosi się do księdza Ruotola. To są trzy wersy z, od 13 do 15. Oto się powiedzie mojemu słudze wybije się we wyższy i wyrośnie bardzo. Jak wielu osłupiało na jego widok, tak nieludzko został oszpecony jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi. Tak mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano i pojmą coś niesłychanego. I faktycznie, oczywiście, ten fragment odnosi się do, do Jezusa, do jego cierpienia, do jego zbawczej męki, do posługi wobec nas wszystkich grzeszników, ale gdyby tak spojrzeć na to jak ksiądz Dolindo brał na siebie grzechy, chociażby to o czym mówiliśmy, prawda, to dźwiganie kamieni, to, to życie w nędznych dzielnicach i wpisywanie się w ten krajobraz Neopolu, te, tej biedy neapolitańskiej no to można powiedzieć, że on bardzo mocno odbiegał od tego jak ludzie by chcieli wyglądać, być zdrowi, silni, dobrze się prezentujący, a jednak dzisiaj... Możemy powiedzieć, że oto powiadło się mojemu słudze, wybił się, wywyszł i wyrósł bardzo, bo zaczynamy coraz częściej mówić o, o księdzu Dolindo, o jego misji w kościele, o jego pismach, e, które czekają na przekład, o, o tym jak, jak wielką pracę teologiczną i posługę kapłańską, e, duszpasterską wykonał. E, I być może przyjdzie tak, że mnogie narody się zdumieją również, jak to święto oficjum, prawda? E, królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą Coś, czego nigdy im nie opowiadano, i pomimo coś niesłychanego, coś takiego, co było niby w pełni objawienia zawarte, ale potrzebny był ten języczek uwagi, ten ktoś, kto ruszył tą klapkę i otworzył pełne rozumienie tej treści, która jest jeszcze jakoś za, o taką mgłą tajemnicy, jakimś woalem zakryta. Rzeczywiście, ksiądz Dolindo za życia e, doświadczył tego, że. E, Właściwie został zablokowany na wszystkich frontach. Te blokady były zdejmowane, ale potem kolejne nakładane. Umierał, mając świadomość, że jego pisma zostały wpisane na indeks ksiąg zakazanych. Dopiero kiedy przestał obowiązywać, to jego pisma też zostały zrehabilitowane. No, ale on miał świadomość, że to, co pisze i całe jego dzieło jest. Yy... Przepraszam, że tutaj zacytuję. Akurat mój dziadek miał taką dewizę życiową. Pracuje dla przyszłości. I ksiądz Zolindo. Yy... Wydaje mi się, że on miał takie. Yy... Przeświadczenie. Na pewno można to sparafrazować i powiedzieć, że on pracował dla wieczności. Ale skoro pracował dla wieczności, to wierzył też, że w pewnym momencie jego dzieło będzie też zebrane jako owoc przez kościół. Uważał, że to, co się dzieje za jego życia, to dopiero pączki, że, to dopiero, że ta roślinka dopiero gdzieś tam rośnie jako łodyga, ale że w pełni to drzewo zakwitnie po Jego śmierci. I być może to się teraz dzieje. Być może nie jest przypadkiem, że Jego dzieło na temat Maryi, które liczy tysiąc stron, On nazywał je łabędzim śpiewem, kantykiem miłości do niebieskiej Mamy. Ono przez całe lata, dziesięciolecia nie zostało nigdy wydane. Był rękopis i ono nie zostało wydane i dopiero w 2013 roku zostało wydane po włosku. A teraz, w przyszłym roku, jeśli Bóg pozwoli, to zostanie przetłumaczone na język polski. I może to nie jest przypadek, że właśnie dzisiaj te dzieła do nas docierają. Być może ksiądz Dolindo ma słowa dla nas właśnie dzisiaj, w obecnej sytuacji kościoła. Jeszcze raz sięgnę na moment do Pisma Świętego, tym razem jest to Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 12, wersy 46-50. To jest dosyć znany fragment Ewangelii. Gdy jeszcze przemawiał do tłumów, oto jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z nim mówić, gdy ktoś rzekł do niego: Oto Twoja matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą. Lecz on odpowiedział temu, który mu to oznajmił, Któż jest Moją matką i którzy są Moimi braćmi. I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł, oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę ojca mojego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrą i matką. I tym fragmentem chcę nawiązać do tej myśli, która w ostatniej części poprzedniej godziny się pojawiła, kiedy mówiliśmy tutaj o takiej matczynej roli Maryi w kościele. Bo sam Jezus, no, można powiedzieć, wywołuje pewien skandal tą sytuacją, prawda? Przychodzi matka do niego i mówi, chodź synu do domu, no weź, przestań już tutaj gadać do tych ludzi, już jest późno, głodny pewnie jesteś, łazisz całe dnie w ogóle, no przyjdź proszę, no, no. A, a mówię, no matka twoja cię, no weź, no. przecież matka, no szacunek, nie? A tutaj on mówi, gdzie? To, tu jest moja matka, tu jest moja matka. No, myślę, że to był wstrząs dla wielu osób, które, które tam wtedy były i Dzisiaj pewnie też nie jedna osoba się o Rety, tutaj Maryja, Matka w Kościele, Matka Kościoła, Święta Matki Kościoła, a tu Jezus ją lekceważy. Tutaj on no więc, zaraz, to, to, moją matką i moimi bracia, braćmi są ci, którzy tutaj, którzy tutaj siedzą ze mną, którzy mnie słuchają. Trochę, trochę ktoś powie, no jakieś odwrócenie pojęć. Rzeczywiście, ksiądz Dolindo, akurat nie znam komentarza akurat do tego fragmentu, ale w książce Maryja i ksiądz Dolindo, którą napisałem, ośmieliłem się przetłumaczyć taki fragment, w którym jest podobna sytuacja. To znaczy, jest kobieta, która z tłumu krzyczy błogosławione łono, które cię nosiło i, i piersi, pier... które ssał. Tak. tak. Do, do tego fragmentu też chciałem nawiązać, ale to świetnie, że, że jakby przeszedłeś do Niego już z automatu, można powiedzieć. A Jezus odpowiada, tak, błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. I ksiądz Dolindo mówi tak, to już jest jego egzegeza, że nie jest tak, jak twierdzą protestanci, którzy powołują się na ten fragment, żeby udowodnić, że Jezus nie miał czci do własnej matki, i no że właśnie sola skryptura. sola skryptura, właśnie tylko Jezus chciał zwrócić uwagę tej kobiety, że popatrz, ty myślisz, że to jest matka człowieka, że może matka proroka, a to jest matka słowa Bożego przez duże S, która do tego Słowo Boże przez małe S y, słucha go i w, wypełnia je jak nikt inny. I dlatego jest tak godna błogosławieństwa i czci. Tak, dobrze, że ją błogosławisz. Tylko, że nie, nie koncentruj się tylko na tym ludzkim wymiarze. Spójrz głębiej. To znaczy, że Maryja jest matką nie tylko mojego, mojego ciała, ale jest też matką, która. Słucha mnie, która mi towarzyszy, która wczuwa się w moje intencje, jest empatyczna, jest uczestniczy w tym, co ja, czego ja chcę dokonać dla zbawienia ludzkości. Ksiądz Dolindo nazywał Maryję współodkupicielką, tak mocno widział jej związanie z misją odkupienia. Realizowaną przez Chrystusa. No właśnie, to jest dosyć, powiedziałbym, dyskusyjne sformułowanie jeszcze w kościele, cały czas, bo niektórzy, niektórzy duchowni oburzają się trochę na, na taką myśl. Natomiast są pewne środowiska w kościele, które wręcz tego terminu współodkupicielka używają, właśnie w całej egzegezie, w ogóle, męki Chrystusa, czyli w, 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 można powiedzieć, miejsca Maryi w Karygmacie, Konkretnie w tym, co jest treścią zbawienia, mianowicie chwalebna męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I ona jakby jest w tym obecna. Prawda? Jest obecna przy, przy męce, przy krzyżu, przy śmierci, przy, przy złożeniu do grobu, no później już przy, przy pustym grobie. Prawda? Więc cały czas jest obecna w, również w życiu Jezusa. Chociaż no, z czasem, kiedy, tak jak już mówiliśmy, dała mu wolność, była matką taką wyrozumiałą, a poza tym no, Jezus, Jezus już był dorosłym człowiekiem i, i, i zaczynał głosić. Więc była taka, odsunęła się w cień, ale też, jak mówi pismo, w wielu miejscach zachowywała wszystko w sercu. Więc to jest takie ciekawe sformułowanie, bo to, to serce Maryi, które niejednokrotnie też modlimy się do. Serca Maryi, Niepokalanego Serca Maryi, jest przecież dzień takiego wspomnienia w kalendarzu liturgicznym. Litania Loretańska no też jakoś odnosi się właśnie do Serca Maryi Niepokalanego. Więc to Serce Maryi być może nosi w sobie tę tajemnicę, która dopiero teraz powoli jest odkrywana w Kościele. Właśnie jakoś tak nazywana tą współodkupicielką, że to nie jest tylko taka matka, która gdzieś tam stoi z boku, tylko ta, która niesie ten kościół rzeczywiście razem z Jezusem, chociaż w inny sposób niż Jezus, który był Bogiem. No jest to y, ciekawe, y, żeby spojrzeć na Maryję, że ona, y, od, ona y, była matką Bożą na pełen etat. Od y, momentu zwiastowania y, była właściwie zaangażowana przez cały czas y, w dzieło jej syna. Najpierw go wychowywała, karmiła, ale potem, kiedy on rozpoczął misję publiczną i w taki sposób, w związku z tym, odłączył się w jakiś sposób od niej, a jednak ona też podjęła kolejną wolną decyzję, po raz kolejny powiedziała tak woli Bożej i poszła jako uczennica, jako pierwsza uczennica Chrystusa. I to też jest ciekawe, że ksiądz Dolindą mówi o mistycznym i dziewiczym kapłaństwie kobiety, które właśnie wzoruje na tym dziewiczym kapłaństwie Maryi. To znaczy, Maryja była uczennicą Chrystusa i uczestniczyła w jakiś sposób w Jego misji i w Jego kapłaństwie, to znaczy jego kapłaństwo się realizowało na krzyżu, kiedy on sprawował ofiarę, dokonywał ofiary przebłagalnej. I wtedy Maryja w tym uczestniczyła. I wracam do tego życia publicznego. Stała się uczennicą Chrystusa, a jednak nie była apostołem sensu stricto. To znaczy, a, a, ale w jakiś sposób była apostołką apostołów. Ona w jakiś sposób przechowywała właśnie w swoim sercu, ksiądz Dolindo mówi o tym w ten sposób, że pod krzyżem ona jedna zachowała wiarę. I dzięki temu kościół się ostał. że Tam było wielkie ryzyko, że ta wspólnota, która była tworzona przez Chrystusa, będzie jakaś, jakaś zupełne, jakieś zupełne zerwanie. A, a w tym momencie pod krzyżem, kiedy można powiedzieć, realizuje się w taki dramatyczny sposób, jest zadawane po raz kolejny to pytanie Jezusa: A Syn Człowieczy, kiedy przyjdzie, czy znajdzie wiarę na ziemi? I wtedy w tym dramatycznym momencie czy syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi i Maryja odpowiada swoim życiem tak. I dzięki temu kościół może istnieć. Ksiądz Dorindo Ruotolo i jego więź z Matką Bożą. O tym dzisiaj rozmawiamy w nocnych światach. Szymon Królikiewicz jest gościem programu, teolog i autor niedawno wydanej książki Maria i ksiądz Dorindo. Za chwilkę wracamy do Państwa. Zapraszamy też na Facebook, jeżeli ktoś chce do nas napisać tam na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Plus. Nocne światła. Nocne światła. W nocnych światłach tym razem rozmawiamy o księdzu Dolindo Ruotolo i jego więzi z Matką Bożą. W studiu razem ze mną Szymon królikiewicz, teolog i autor niedawno wydanej książki Maria i ksiądz dolindo. Państwa zapraszamy też na Facebook, tam komentarze na profilu Radia Plus, a skoro mówimy już o konkretnie Matce Bożej, no to co mówią pisma księdza Dolindo o Maryi? Bo właśnie w tej chwili tak przez ostatnie paręnaście minut rozmawialiśmy o Maryi, jak jest postrzegana w kościele, a co sam ksiądz Dolindo mówi i co wnosi do tej, do tej myśli kościoła na temat Maryi? Ksiądz Dolindo o Maryi mówi dużo w kontekście Pisma Świętego on wkłada w usta Jezusa takie słowa, że kiedy wyjaśniałem pisma uczniom idącym do Emaus, mówiłem im, że wszystkie pisma odnoszą się do mnie, ale skoro odnoszą się do mnie, to odnoszą się też do mojej matki. I ksiądz Dolindo idzie tym tropem i całe Pismo Święte, cały Stary Testament odczytuje w kluczu Maryi. To znaczy, że Pan Bóg ukrył w kartach pisma, na kartach Pisma Świętego przesłanie na temat Maryi. Maryja, według księdza Doindo, była przedwiecznym zamysłem Stwórcy i była obecna w Jego myśli, zanim stwarzał świat. Kiedy stwarzał świat, to miał już ideę Maryi i potem cała historia zbawienia, też przygotowuje na przyjście przede wszystkim Mesjasza, Chrystusa, ale razem z Nim przygotowuje na narodziny na, na, na i na obecność w historii Maryi. I ksiądz Dolindo to jest wyjątkowe, że on właśnie odczytuje ten sens, bo Pismo Święte ma różne sensy. Ma ten sens dosłowny, ale ojcowie Kościoła doszukiwali się też głębszego, duchowego sensu, którego nazywali alegorycznym. I Albo typicznym, i tym typem, do którego odnosił, odnosił się sens, był Chrystus. Było dzieło zbawcze Chrystusa. No i ksiądz Dolindo idzie tym tropem i odnosi Pismo Święte do Maryi. I w związku z tym w wielu kobietach Starego Testamentu widzi figury zapowiadające Maryję, również w przedmiotach, które służyły do sprawowania kultu. Widzi zapowiedź Maryi. Na przykład arka jest tym miejscem, które przechowywało świadectwo. Najświętsze, e, najświętszą, nawet trudno powiedzieć rzecz, ale rzeczywistość. Miejsce e, świętego świętych. Tak. tak. E, I i w, w świętym świętych było, była arka, a w arce było przechowywane świadectwo. Dziesięć przykazań. Słowo Boże. No i e, tak podobnie Maryja. Jest arką, która, która, która przechowywała w swoim łonie słowo wcielone. No Tak, jest też y, jako krzak gorący, który y, płonie, ale, ale nie spala się. Prawda? Tak, mhm. również te, te, y, to porównanie stosuje ksiądz Dolindo i wiele, wiele innych, których y, może na pierwszy rzut oka nie dostrzegamy. Y, jest to na pewno inspirujące i może pogłębiać. Nasze, naszą uznajomość Maryi, myśleć o niej z innej perspektywy niż ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni. No ale przecież już w trzecim rozdziale hmm, księgi hmm, Rodzaju mamy protoewangelię. Wprowadza mnie przyjaźń między Ciebie a Niewiastę, pomiędzy potomstwo Twoje a potomstwo jej. Ono zmierzy ci głowę, a Ty zmierzysz mu piętę. No, to jest ewidentnie hmm, odnoszone do Matki Bożej, do Maryi, prawda? Rzeczywiście, i Ksiądz Dolindo też odnosi się do tego fragmentu, i potem w ostatniej części mojej książki opisuje to, jak ksiądz Dolindo kontynuuje ten fragment i odnosi go, łączy go z tym, co święty Jan pisze w apokalipsie o niewieście obleczonej słońce, która stacza walkę ze smokiem barwy ognia. I to jest jakby domknięcie tej klamry, która została otworzona w Księdze Rodzaju. Pierwsza Księga Pisma Świętego i ostatnia Księga Pisma Świętego. One mówią o Maryi, o tym starciu, które niepokalana wygrywa z szatanem. No tak, o ile w Nowym Testamencie faktycznie stosunkowo łatwo nam znaleźć pewne odniesienia do Maryi i to w pismach apostołów, nie tylko w Ewangelii, trudniej rzeczywiście w piśmie w Starym Testamencie. Ale gdy sięgniemy na przykład do wspomnianego już przez nas proroka Izajasza, to jest taki fragment, gdy prorok zwraca się do króla Haza i mówi, oto Pan napocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel. To jest siódmy rozdział Księgi Izajasza. No, tutaj możemy przyjąć, że tym imieniem Emanuel został nazwany Jezus, czyli Bóg z nami. Tak, na pewno. Ale ksiądz Dolindo nie zatrzymuje się tylko na tych momentach, które tradycja jednoznacznie odnosiła do Maryi, ale mówi też o innych figurach maryjnych. Na przykład, na przykład Anna, która wyśpiewuje swój kantyk kiedy otrzymała syna Samuela, jest taką zapowiedzią Maryi, która śpiewa pieśń Magnifikat po poczęciu się Jezusa w jej łonie. Mhm. No tak, a z kolei w księdze Asza, um, znajdziemy taki fragment, Prze to Jach wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Prawda? To jest też taki fragment, który uznawany jest y za tę kobietę, którą, y którą Bóg w swoim odwiecznym planie wybrał na matkę zbawiciela, tą, którą porodzi Mesjasza. Ksiądz Dolindo y mówi też o, y bo teraz y mówiliśmy dużo o macierzyństwie Maryi i o jej relacji do Jezusa Chrystusa. Ksiądz Zolindo, kiedy omawia pieśń nad pieśniami, to też rozumie ją w kluczu maryjnym i interpretuje ją w ten sposób, że to jest pieśń na temat miłości łączącej Maryję z jej oblubieńcem, którym jest Duch Święty. I są takie fragmenty w pieśni nad pieśniami, łoże nasze z zieleni i ksiądz Dolindo to interpretuje, że to łoże z zieleni, bo Maryja mówiła tak do Ducha Świętego, kiedy poczynał się w jej łonie Jezus Chrystus. Że ta pieśń nad pieśniami pokazuje nie tylko to macierzyństwo Maryi, bo też możemy patrzeć na Marię tylko w ten sposób, tylko jako matkę, ograniczać ją do, tylko do tego rysu, a ksiądz Dolindo zwraca uwagę, że Maryja była też oblubienicą, że jest ten charakter. Zresztą ona już w swoim życiu doświadczyła tego, czym jest narzeczeństwo ze świętym Józefem, czym jest małżeństwo. Także, także tak po ludzku widać to w jej życiorysie, ale głębiej była też oblubienicą Ducha Świętego. No tak, chociażby tutaj, jeżeli mówimy już o tej księdze. Pieśni nad pieśniami, gdzie ani jeden, nawet jeden raz nie pojawia się słowo Bóg czy Jahwe. Cała ta księga jest o takiej miłości wręcz fizycznej, można powiedzieć, o takiej fascynacji. No, jak lilia pośród cierni, tak przyjaciółka ma pośród dziewcząt. Chociażby tutaj mamy taki wers. Więc już możemy tutaj, tutaj odnieść to. Z Przynajmniej spróbować odnieść do Maryi. Chociaż jak egzegeci myślę, że w tej liczbie ksiądz Dolindo zapewne również. Albo cała jesteś piękna, przyjaciółko moja, i nie ma w tobie skazy. Prawda? Tak. Czy, czy kimże jest ta, która świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce? Tak, zresztą potem to porównanie wraca, kiedy mhm. w obrazie niewiasty uleczonej w słońce. Dokładnie. Które Maksymilian Kolbe mówił, że. Chodzi o to, że Maryja jest obleczona w Ducha Świętego. Ksiądz Dolindo też mówi o tym, że Maryja jest obecna nie tylko, jest zapowiadana nie tylko przez historię kobiet, ale nawet przez historię mężczyzn. I sam się temu dziwi. Kiedy pisze to... No to się... ciekawe. Właśnie, tak. to jaki przykład tutaj można przytoczyć? Na przykład Gedeon. Który, y, który, kiedy ma stoczyć walkę z Madianitami, mówi, ale ja, ja jestem z, naj, z najpośredniejszego rodu w Izraelu, ja, to ja mam stanąć do walki, a, a Bóg mówi, tak, Pan jest z Tobą. I to jest zapowiedź tego, co powie Archanioł Gabriel do Maryi, Pan z Tobą. Odwagi, y, ufaj. I, i, I Gedeon odpowiada tak. I potem... Ksiądz Zolindo kontynuuje ten, ten paralelizm pomiędzy sytuacją Gedeona a Marii. I mówi, że. Bo Gedeon poprosił o znak. I tym znakiem miało być zwilżone runo. Zwilżone runo, tak jest. No i tym zwilżonym runem też miała, miałaby być Maryja. Która została. Runo Gedeona. Jest takie wezwanie w godzinkach. Tak, tak. Prawda? tak. No właśnie. Też jest Runo Gedeona. Właśnie, czyli to, to świadczy o tym, że ksiądz Zolindo nie był tak zupełnie e, oderwany od rzeczywistości, tylko e, gdzieś te swoje intuicje łączył z tym, co gdzieś w tradycji kościoła jest obecne. Tylko on to pogłębiał. Właśnie, ciekawa sprawa, bo tutaj, e, jeśli by sięgnąć do Maryi, obecnej w takich bardzo nieoczywistych postaciach czy, czy zachowaniach, to można by. Zapewne głębszej egzegezie, czyli głębszym poświęceniu um, i, i nastawieniu, takim znacznie więcej paraleli, odkryć, bo e, to ciekawe, prawda? Jak również w godzinkach, które są jakąś częścią pobożności maryjnej. Tych, tych wiele odwołań do Marii jest zakorzenionych właśnie w Piśmie Świętym, że to nie jest jakoś, jakaś czysta, tylko poezja, taka, która odnosi się do, do chwalenia Marii o, o świcie no, pięknymi wezwaniami, ale to wszystko ma źródło w konkretnym y, dziele objawienia, jakie jest zawarte w Piśmie Świętym. Tak, podobnie jest z litaniami lorytańskimi, czy, czy z, z litanią lorytańską. Która nie zawsze jest, jej wezwania nie zawsze są takie oczywiste. Co to ma znaczyć, gdzie, o co chodzi zwierzę z kości słoniowej, a to jest, to się odnosi właśnie do Pisma Świętego. No właśnie, ale też są takie fragmenty, które odnoszą się do Matki Bożej Bolesnej, bo w Księdze Lamentacji, na przykład, znajdziemy taki fragment, który mówi: Wszyscy, co drogą zdążacie. Przyjrzyjcie się, patrzcie, czy jest boleść podobna do tej, co mnie przytłacza. W tym kontekście ksiądz Zolindo mówi, opowiada o Noemi, która była matką Ruth. No i Noemi utraciła męża. Najpierw, najpierw wraz z mężem wyprowadziła się do Moabu, ponieważ była bieda w Izraelu. No i kiedy jej synowa, kiedy jej dwie synowe utraciły mężów, którzy byli synami Noemi, to ona zostaje bez środków do życia i wraca do Ziemi Świętej i zmienia i mówi tak, zmieńcie moje imię, już się nie nazywam Noemi, tylko nazywam się Mara, czyli Gorycz. Morze Goryczy i to imię zapowiada Maryję jako e, bolesną i ksiądz Dolindo opisuje w obrazowy sposób jak Maryja schodząc z Kalwarii wracała e, do Jerozolimy i ludzie wytykali ją palcami jako tę, która przepełniona jest goryczą, jako, ta, jako tę, która wypełniona jest boleścią. Hmm. Ale jeszcze wrócę na moment do tego sformułowania Pan z Tobą, które spotykamy w różnych miejscach, które można odnieść do Maryi, w różnych miejscach Pisma Świętego. Bo no to też jest, jeżeli ktoś chciałby się zacząć czepiać, prawda, tego jak to się odnosi do życia Maryi, no to zwróćmy uwagę na to, co mówi anioł, prawda, przy zwiastowaniu. No. Spokojnie, Pan z Tobą, a potem spójrzmy na historię Maryi. Poród w stajni, zwierzęta, nojówka i tak dalej. Potem rześnie winiątek. Emigracja i to ekspresem nocą w trudach i znoju do Egiptu. Życie w obcym kraju. Potem zamieszkanie gdzieś no, w nie najlepszych warunkach w okolicy takiej sobie średniej, bo Nazaret był uważany za no powiedzmy, tak jak u nas w miastach są lepsze i gorsze dzielnice, no to Nazaret był może sam, sam już sobie takim, takim gorszym miastem od, od innych, prawda? Że nawet spotykamy się w jednym miejscu, to chyba jest w Ewangelii świętego Jana, kiedy uczniowie mówią, zaraz, zaraz, ale czy może być coś dobrego z Nazaretu? Prawda? Kiedy, kiedy Jan mówi, no spotkałem baranka Bożego, nauczyciela, Mesjasza, on jest Jezus z Nazaretu. No, i, I odpowiedź na to już świadczy o tym, że no ten Nazaret to jest takie słabe miejsce, prawda, więc ktoś sobie powie, no zaraz, ale jak to, przecież Pan miał być z Tobą, a tutaj tułaczka, ucieczka, gdzieś tam, życie w, jakiejś, w jakimś Nazarecie, zaraz, o co chodzi. No. Jak to w takim razie rozumieć, no, bo, bo tutaj jest jakaś, można powiedzieć, ironia losu, anioł obiecał, a zamiast jakiegoś no, życia w godnych warunkach, to jest... Ciągle niepewność, ciągle zagrożenie, albo, albo bieda, no może, może nie jakaś piszcząca, ale no pewnie tam jakoś nie było luksusowo. Bardzo trudne pytanie, aczkolwiek myślę, że odpowiedź na nią, na nie jest taka, że gdyby się podeszło do Maryi i zapytało się, a czy jesteś szczęśliwa? Myślę, że Maryja by odpowiedziała tak. No to zostańmy z tym. W takim razie. Teraz krótka przerwa i za chwilę ostatnia część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Przypomnę, że tym razem rozmawiamy o księdzu Dorindo Ruotolo, jego więzi z Matką Bożą. Szymon Królikiewicz jest ze mną w studiu, teolog i autor niedawno wydanej książki Maryja i ksiądz Dorindo. Zapraszamy do księgarni i zapraszamy też do pozostania z nami jeszcze przez kilkanaście minut po piosence. Wracamy do Państwa na ostatnią część. Radio Plus. Nocne światło. Nocne światło. Za kwadrans minie pierwsze, ostatnie 15 minut dzisiejszego wydania. Nocnych świateł. Przypomnę, że rozmawiamy o księdzu Dolindo Ruotolo i jego więzi z Matką Bożą, razem z Szymonem Królikiewiczem, który jest gościem programu teolog, autor niedawno wydanej książki Maryja i ksiądz Dolindo. Ostatnia też szansa, aby napisać do nas na Facebooku komentarze na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry. I zatrzymajmy się jeszcze na chwilę na tym miejscu Maryi, ukrytym w Starym Testamencie. A właściwie można powiedzieć na wielu miejscach, bo skoro już pojawiły nam się w trakcie rozmowy godzinki, to tam jest dużo więcej tych odwołań, jak chociażby. Nie, oprócz tych przywołanych przez nas tutaj jako Runo Gedeona czy Krzak Mojżesza, ale są no, takie bardziej zagadkowe, na przykład jak plaster miodu Samsona. To jest odwołanie do księgi sędziów. Ale jak, jak to rozumieć? No, muszę przyznać, że tutaj mnie zagiąłeś i nie, nie wiem. Tam. Aha. No to szkoda, bo ja sam jestem ciekaw właśnie, jak, jak to rozumieć, no bo ten plaster miodu samsana tam się pojawia, tylko tak, jak to się odnosi do Maryi, to trudno mi to, trudno mi to wykoncypować, nie ukrywam. Arka Przymierza jest jakoś, myślę, łatwa do, do zrozumienia dla mnie i to jest bardzo piękna symbolika, ale na przykład Tron Salomona, prawda? Czy to się odnosi do, do mądrości Maryi, czy do jej jako... Marii jako królowej nieba i ziemi? Przecież mamy taką tajemnicę różańcową. Ukoronowanie Maryi na królową nieba i ziemi to jest piąta tajemnica chwalebna, różańca. No tron Salomona, czyli tego, który uważany był za mądrego króla, no to jest tak w moim rozumieniu jakieś ukoronowanie mądrości, Prawda? Na pewno jest to inspiracja, żeby zgłębić ten temat i poszukać w Piśmie Świętym odniesień, no i y, ksiądz Dolindo komentował litanie ratańskie, ale akurat nie w tym kluczu, y, nie w tym dziele, y, które opierał na Piśmie Świętym, tylko y, komentował y, przywołując słowa, które Maryja miała mówić do niego. I Maryja mówiła raczej, y, opisywała takie duchowe znaczenie, ale nie wzgłębiała się w te egzegetyczne y, meandry, a to jeszcze w takim razie podrążę trochę temat Starego Testamentu, konkretnie Księgę Przysłów. Tam się pojawia w rozdziale 31 poema o dzielnej niewieście. Czy to jest również ślad maryjny, czy raczej mówi to o takiej szeroko pojętej kobiecie pobożnej, nie, nie o tej niepokalanej, tylko takiej, która jest jedną z wielu kobiet, ale ma pragnienie i nosi w sercu Chęć życia z Bogiem i dążenia do Boga. No bo to się zaczyna od tej niewiasty dzielnej, któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły, prawda? I tam dalej jest wymienione mnóstwo jej cech, wspaniałych, które, no można powiedzieć, u niejednego mężczyzny budzi tęsknotę za, za taką wspaniałą niewiastą. Bo już następny wers mówi o tym, że serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa, nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia. Olę się stara. I wełnę pracuje starannie rękami. Podobnie jak okręt kupiecki, żywność sprowadza z daleka. Wstaje, gdy jeszcze jest noc i żywność rozdziela domowi obowiązki swym dziewczętom. Myśli o roli. Kupuje ją z zarąbku swych rąk. Zasada winnice. Przepasuje mocą swe biodra, Umacnia swoje ramiona. Już widzi pożytek ze swej pracy. Jej lampa wśród nocy nie gaśnie. Wyciąga ręce po kądziel i palce chwycają, chwytają wrzeciono. Otwiera dłoń ubogiemu. Do nędzarza wyciąga swe ręce. Dla domu nie boi się śniegu, bo cały dom odziany na lata. Sporządza sobie okrycia, jej szaty z bisioru i purpury. W bramie jej mąż szanowany, gdy wśród starszyzny kraju zasiądzie. Płótno wyrabia, sprzedaje, pasy dostarcza kupcowi. Strojem jej siła i godność do dnia przyszłego się śmieje. Otwiera usta z mądrością, na języku jej miłe nauki. Bada bieg spraw domowych, nie jada chleba lenistwa. Powstają synowie, by szczęście jej uznać i mąż, ażeby ją osławić. Wiele niewiast pilnie pracuje, lecz ty przewyższasz je wszystkie. Kłamliwe wdzięki, marne jest piękno, chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Z jej rąk jej dajcie, niech w bramie chwalą jej czyny. W ostrej bramie, na przykład w Wilnie, prawda? <grystanie> to już ode mnie dodatek, nie z Pisma Świętego. Tak, można odnieść do tego fragmentu, fragment komentarza do Pisma Świętego, w którym ksiądz Dolindo opisuje scenę, E, przemienienia wody w wino w kanie galilejskiej. Ach, no to można powiedzieć, taka kluczowa dla Maryi scena. Tak. I ksiądz Dolindo pisze tak: W kanie była Najświętsza Maryja, zajęta pomaganiem swym znajomym czy krewnym podczas ich wesela. Ta okoliczność pozwala nam zrozumieć miłość Najświętszej Maryi. Która tak jak udała się do świętej Elżbiety, gdy tylko dowiedziała się, że tamta jest w ciąży, tak nie zwlekała, żeby przybyć do kany na wesele trwające zgodnie ze zwyczajem kilka dni. I tutaj jest fragment, który właśnie się odnosi do tej dzielnej niewiasty. Najsłodsza matka z wielką miłością zajęła się organizowaniem uczty. Możemy to wnosić z faktu, że jako pierwsza zorientowała się, że zabrakło wino. W swojej niepokalanej skromności to ona była organizatorką, jako że była najmądrzejsza i potrafiła w łagodny sposób doskonale rozporządzić sprawami. Niepodzielna tunika Jezusa, która do dzisiaj zachowała się we francuskim Argentail, została utkana dłońmi Maryi. Widać wprawę w pracy i dokładność, z jaką została wykonana. Te słowa księdza Dolindo. No tak, chociaż później została pocięta przez ludzi. Tatunika, ale już konkretnie przez, przez proboszcza y, tam y, tej parafii warzątej, że ona jest wystawiana raz na 50 lat ta tunika. Miałem szczęście ją oglądać kilka lat temu, kiedy był rok miłosierdzia, i w tygodniu miłosierdzia ta tunika, mimo że nie, przypadał to ten rok 50-lecia od poprzedniego wystawienia, probosz postanowił ze względu na wagę y, tego roku i tygodnia. Razem z biskupem podjęli taką decyzję, że ta tunika zostanie wystawiona. i no, 4 godziny stałem w kolejce, żeby, żeby przejść przez chwilę obok tej tuniki. No, to było rzeczywiście wielkie przeżycie tunika Jezusa, ale no fakt, to, z czym, z czym sobie można powiedzieć, Ewangelia poradziła, to nie poradziła sobie tutaj już rzeczywistość świata po, w następnym tych latach po, po obecności Jezusa, bo podczas rewolucji francuskiej właśnie kiedy ta tłuszcza niszczyła wszystko, co jest związane z Kościołem, chociażby tutaj rzeź Wandei, przypomnijmy sobie, no to było realne zagrożenie, że ta święta religia zostanie po prostu sprofanowana i roz, rozczarpana na prochy pył albo spalona, zniszczona, no i proboszcz po prostu ją pociął na kawałki, wsadził do słoików, jakiś za, taki zawekował, jak to się mówi, gdzieś tam schował w ziemi i później nie wszystkie zostały odnalezione. Także część tej tuniki, można powiedzieć, front jest, ale, ale plecy już niekompletne nie, nie są. Takim innym, inną relikwią, o której mówi ksiądz Dolindo, jest też całun turyński. On mhm. bardzo dokładnie go opisuje, kiedy odnosi się do pieśni nad pieśniami. I tam jest mowa o oblubieńcu, o pięknym oblubieńcu i ksiądz Dolindo widzi jego rysy właśnie w ciele ukrzyżowanego, odwzorowanego na całunie turyńskim. No trzeba przyznać, że to taka dosyć odważna paralela, prawda? Tak. Bo patrzymy w, na całą turyński, widząc Jezusa martwego, potwornie cierpiącego, skatowanego. Myślę, że no, takim najbardziej dobitnym chyba i najbardziej prawdziwym obrazem Jezusa, jaki, jaki został oddany, no to w filmie Pasja Mela Gibsona. To, to nie jest Jezus z obrazu Wandaika, który jest piękny, który ma ciało jak, przepraszam, pupka niemowlęcia. który no Ta skóra wydaje się tak delikatna i błyszcząca, jakby on wręcz unosił się nad ziemią jako pewne zjawisko. A to jest Jezus, który właśnie skłonił głowę na krzyżu. A to, to był ten cierpiący sługa Jachwę, o którym pisał właśnie Izajasz w 52 rozdziale, że był tak skatowany, że nie można było na niego patrzeć po prostu, że wzrok się sam odwraca i dopiero wyjście z takiej przestrzeni no, wielkiej sztuki, jaką jest malarstwo Van Dyke, czy, czy El Greco do przestrzeni popkultury, czyli dzieło tutaj mówię wspomniane przeze mnie Mela Gibsona, dopiero pokazało, odważyło się pokazać Jezusa, który... No cierpi do tego stopnia, że faktycznie oglądając te sceny cierpienia Jezusa na krzyżu, biczowania go, no to to jest bardziej wstrząsające od niejednego horroru. Tak, my dzisiaj mamy tę okazję zobaczyć to, a co musiała przeżywać Maryja, która widziała to na żywo? No właśnie. To nie był film. To nie był film. Mamy tę scenę, no taką bardzo poruszającą Maryję, która zbiera krew Jezusa. To nie tylko dlatego, że żydowskie prawo przecież mówi o tym, nawet jeżeli jakiś fragment ziemi podczas pochówku zostanie zroszony krwią chowanego, to ta ziemia również jest wkładana do grobu. Tak jest do dzisiaj w żydowskim pochówku, więc to ta scena miała pewną symbolikę dużo ważniejszą niż, niż tylko żydowska tradycja dotycząca właśnie grzebania zmarłych. Ale gdy patrzymy na to z punktu widzenia sakramentów, Eucharystii, krwi Chrystusa, która obmywa świat z grzechu, to to jest tak cenne, to, to nie jest tylko krew zmarłego, czy kogoś, kto, kto właściwie już jest skazany i, i wiadomo, że umrze. Bo, bo tutaj nie, nic się nie zapowiada na to, żeby ten wyrok się zmienił. To jest, to jest ratowanie świata. To jest Maryja w tym momencie. Mam ta, takie głębokie odczucie podczas oglądania tego filmu wielokrotnie, że Maryja zbiera to, co ratuje świat, że, że pomaga Jezusowi ratować świat, jego krew, która potem ma obyć nas wszystkich z grzechu w sakramentach pojednania i, i, i pokuty chociażby. Ksiądz Dolindo mówi coś takiego, że kiedy Jezus skłonił głowę i oddał ducha, w tym momencie. Umarł, to zostawił swoją misję Maryi i to jest tajemnica tych dni, tajemnica odchłani, którą zszedł, a wtedy została na ziemi Maryja. To jest jakiś przyczynek do jakiejś refleksji, dzisiaj nie mam jakiejś syntezy, ale ale jest, myślę, powód do rozważań na temat tej chwili, bo y, często zapominamy o tym, że pomiędzy zmartwychwstaniem a, y, a śmiercią Jezusa było to zejście do otchłani, kiedy Jezus wydobywał Adama i Ewę i wszystkich sprawiedliwych. E, ale wtedy Maryja została sama i czekała, co prawda, wiemy, że wierzyła, że ona jako jedyna zachowała wiarę w zmartwychwstanie. I no, ale była wtedy sama i z tą nadzieją na świecie. Ponieważ mamy już ostatnie chwile tego wydania programu, to tak reasumując, podchodząc już tak do tych dzieł księdza Dolindo dotyczących Maryi, to zadajmy takie pytanie. Jaką Maryję widzimy w tych dziełach. Co, Jaka najgłębsza myśl z tych wszystkich pism księdza Dorindo wyłania się na temat Matki Bożej? Myślę, że Maryja jest prosta i dlatego tutaj ta głęboka, głęboka myśl nie musi być trudna. To znaczy Maryja nawołuje do życia Jezusem Eucharystycznym, Słowem Bożym i Kościołem. I to jest y, ta jej prostota. Y, I to. Ta... Ksiądz Dolindo mówi, że, nasz, że zbawienie jest w Maryi, ale mm, że zbawienie jest w Różańcu. Maryja nawołuje do tego właśnie, żeby zaczerpnąć z całego skarbca, y, który jest w posiadaniu Kościoła. Bo nie zapominajmy jeszcze wrócę do tego drogiego mi fragmentu, czy Syn Człowieczy, kiedy przyjdzie, znajdzie wiarę na ziemi. On ją złożył w Kościele. I Maryja, może tutaj jest też odpowiedź, jeszcze powrót do tego, co ksiądz Robert Skrzypczak napisał, że w Maryi, w jej tajemnicy znajdujemy klucz odbezpieczający do tajemnicy, do istoty chrześcijaństwa. Ponieważ Maryja jest ikoną wiary. Tak, kod dostępu do poznania samej istoty chrześcijaństwa. Dokładnie taki, taki był cytat. Tak, to ciekawe. No to można powiedzieć, że doszliśmy do tego, ale pewnie skoro jest kod, no to i tak trzeba pokusić się o własnoręczne rozkodowanie, a nie szukać gotowych odpowiedzi, chociaż Kościół no, daje sporo, e, zaprasza do, do wielu refleksji na temat Maryi. Rzecz jasna. Serdeczne dzięki, bardzo dziękuję za, za czas wspólnie spędzony, za, za tą rozmowę, za przybliżenie nam duchowości i Maryjnej stricte, ale też jej egzegezy autorstwa księdza Dolin do który u Polaków szczególnie ma dużo miejsca w sercu. Miejmy nadzieję, że u pobratymców, u Włochów, a szczególnie u Neapolitańczyków, również będzie miał go przynajmniej tyle, co w polskich sercach. Dzisiaj o księdzu Dolinderu Łotolo i jego więzi z Matką Bożą rozmawialiśmy przez ostatnie dwie godziny. Państwa i moim gościem był teolog, autor świeżo wydanej książki Maria i księdza Linda Szymon Królikowicz. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Dziękuję również Państwu, dziękuję za wspólnie spędzone dwie godziny. Zapraszam do nocnych świateł od poniedziałku do czwartku. Spotykamy się tuż po 23 na żywo na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju bądź przez internet możecie nas Państwo słuchać ze strony RadioPlus.pl przycisk Włącz Radio uruchamia odsłuch. U góry zakładka programy, przez nią wejście do archiwum nocnych świateł. Tam państwo możecie odsłuchać już tysiąc audycji nocnych świateł z ostatnich kilku sezonów. Bo to była tysiąc druga audycja, a ten nowy tysiąc mam nadzieję, że doprowadzi nas do równie ciekawego i radosnego jubileuszu, jaki świętowaliśmy w ubiegłym tygodniu. Natomiast jutro w nocnych światłach w czwartkowym wydaniu rozmawiać będziemy w cyklu, bo tak nas wychowano o tym, jak uspołecznić dziecko. Gościem, gośćmi nocnych świateł będą beata i Bogdan Janowcy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Na dzisiaj to wszystko. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobrej nocy zostańcie z bogiem. Do usłyszenia. Radio Plus. Nocne, Nocne światła.